temat niezwykle aktualny, temat, który dotyczy wiele firm, zwłaszcza tych mikrofirm czy tych małych organizacji, które chcą robić marketing, chcą się reklamować, ale nie mają wystarczających środków, żeby to robić skutecznie. Także dzisiaj dowiesz się o tym, co robić i jak robić, jeśli chcesz się reklamować, ale nie masz wystarczających środków, wystarczającego kapitału na zatrudnienie kilku czy kilkunastu osób. Co zatem zrobić, jeśli nie masz wystarczających środków na zatrudnienie kilku osób odpowiedzialnych za kwestie marketingu do Twojej firmy? Jak powinieneś się reklamować? Jakie kanały marketingowe powinieneś stosować? Najważniejsza w zasadzie myśl tego odcinka jest to fakt, że nie musisz posiadać sztabu ludzi, kilku czy kilkunastu osób, żeby pozyskiwać klientów do Twojego biznesu. Oczywiście w późniejszym okresie im większa skala, tym dużo łatwiej jest pozyskiwać odpowiednią ilość leadów, odpowiednią ilość klientów, jeśli masz dział marketingu składający się z kilku czy kilkunastu osób. Natomiast zwłaszcza na początku nie musisz budować działu marketingu składającego się z kilku czy kilkunastu osób, aby takich klientów pozyskiwać. Powinieneś zrozumieć prosty fakt, że kwestia reklam, kwestia marketingu jest to ogromne pojęcie. Bo tak, z jednej strony mamy reklamy na Facebooku, reklamy w Google, pozycjonowanie, strony internetowe, jakieś filmy na YouTubie, jakieś filmy na TikToku, filmy na Instagramie, tak? Kwestia mediów społecznościowych, kwestia newslettera, kwestia marketing automation. Tych opcji jest naprawdę bardzo dużo. W międzyczasie jeszcze kwestia budowy stron sprzedażowych. Ogrom kompetencji, które Ty bądź ktoś z Twojego zespołu musi posiadać, żeby ten marketing robić skutecznie. I zwłaszcza na początku, jak ruszasz, to nie masz możliwości zatrudnienia osoby od Facebooka, któremu dasz, nie wiem, 6 tysięcy, od Google, któremu dasz 6 tysięcy, od czegoś tam innego, któremu też dasz 6 tysięcy, bo nagle robi Ci się kilkadziesiąt tysięcy kosztów stałych, a Ty dopiero ruszasz i nie możesz sobie na to pozwolić. Powinieneś zatem zdecydować się na model, który jest maksymalnie uniwersalny. Ma też on swoje wady, bo powiem tutaj o dwóch modelach. Każdy z tych modeli, o których tutaj powiem, ma wady i zalety. Musisz to dostosować do swojej aktualnej sytuacji. Żaden z tych modeli nie jest modelem idealnym, bo taki po prostu nie istnieje. Dwa modele, które możesz wdrożyć, jeśli chcesz się reklamować, ale nie masz, powiedzmy, kilkunastu tysięcy przynajmniej miesięcznie na reklamę. Pierwszy model jest to skorzystanie z freelancera, osoby, która zna się na jakimś wąskim temacie bądź dwóch, trzech tematach i pomoże Ci w tych tematach pod kątem reklamy, pod kątem marketingu. Możesz wtedy takiego freelancera zatrudnić, najczęściej wystawią do Ciebie fakturę, będzie odpowiadał za jakiś wycinek, na przykład reklamy na Facebooku i na przykład media społecznościowe. I to będzie ten wycinek. I ten freelancer będzie odpowiadał za ten wątek, a drugi będzie odpowiadał na przykład za kwestię reklam w Google i będzie to takie dość komplementarne wtedy w przypadku Twojego biznesu, zwłaszcza jeśli ruszasz, koszty będą zdecydowanie mniejsze niż miałbyś zatrudnić na pełen etat pracownika A i pracownika B. Trudność tego modelu i pewna wada polega na tym, że freelancer A robiący jedną rzecz, freelancer B często się nie znają, są to zupełnie inne osoby. Część działań marketingowych musi ze sobą połączyć, więc komunikacja najpierw z jednym, potem z drugim, łączenie tego może być problematyczne. Taka jest niestety wada. Zaletą jest to, że jest po prostu niższy koszt współpracy z taką osobą niż w przypadku zatrudnienia marketera na pełen etat, bo uwierz mi, żaden marketer nie przyjdzie do Ciebie robiąc jedną rzecz, drugą, trzecią, odpowiadając za, nie wiem, Facebooka za to, za 3000. Nie jest to realne, jeśli ktoś do Twojej pracy, do Twojej firmy ma przyjść za 3000, to jest to osoba, która nie ma kompletnie o tym pojęcia. Osoba, która się zna, dużo chętniej będzie pracowała na własny rachunek albo będzie pracowała na etacie, ale mówimy tu wtedy o 6, 8, 10 tysiącach w górę, a nie o kwocie 3000 zł miesięcznie. I to jest model numer jeden. Model numer dwa to jest współpraca z agencją marketingową. Takich agencji jest na rynku wiele. Jedne są większe, drugie są mniejsze. Jedne specjalizują się bardziej w tematyce, nie wiem, pozycjonowania, drugie w tematyce bardziej płatnych kampanii i działań organicznych. Kwestia już po prostu Twojej strategii doboru to do jakiegoś planu działań, strategii sprzedażowej. Natomiast generalnie agencja, zaletą agencji jest na pewno to, że ma kilka osób w zespole, które składają się na ciąg kompetencji niezbędnych do realizacji jakby Twoich celów, tak? Czyli nie musisz organizować freelancera A, freelancera B, freelancera C, tylko oni wszystkich mają w jednym miejscu i jest to dużo bardziej efektywne pod kątem komunikacji, pod kątem łączenia pewnych działań marketingowych, harmonogramu, być może produktywności. W wypadku takiej agencji generalnie raczej trzeba liczyć się z wyższymi kosztami niż w przypadku freelancera czy kilku freelancerów,
Ale to nie jest reguła, to bardzo zależy od jakiejś tam indywidualnej też strategii Twoich działań, czego Ty realnie od takiej agencji czy freelancera potrzebujesz. Zamiast z założenia będzie to raczej droższy koszt usługi, no ale znowu zaletą jest to, że komunikujesz się z jedną organizacją, oni już wewnątrz siebie te zadania po prostu rozkładają. Nadal będzie to dobre rozwiązanie, z którego korzysta zdecydowana większość małych czy tam mikrofirm na rynku. Nie mają pracowników działu marketingu albo mają jednego, dwóch, który odpowiada za tam jakby część od strony firmy i jednocześnie komunikację z zewnętrznym podmiotem, jakim jest właśnie agencja. Efektywne narzędzie, efektywny model współpracy, kwestia usługi agencyjnej, jeśli chodzi o koszty, to też bardzo zależy od tego, czego ty oczekujesz, od zakresu działań. Myślę, że zaczyna się od 2000 zł miesięcznie netto, a górny limit jest w zasadzie nieograniczony. Niektóre agencje wezmą 30 tysięcy, inne 50, a wezmą takie, będą takie, które wezmą 2,5. Także to musisz też dostosować do jakby Twojego segmentu, do rynku, do tego, czego oczekujesz. Natomiast no, z założenia skorzystanie z agencji, której dasz nawet 3000 zł miesięcznie, będzie tańsze niż zatrudnienie tutaj jednego pracownika, tutaj drugiego, ZUS-y, nie ZUS-y, podatki, nie podatki, jakieś dodatkowe opłaty i te koszty rosną, pęcznieją. Agencja nadal w tym wypadku, mimo że droższa niż freelancer, będzie dużo, dużo tańsza niż zatrudnienie pracownika na pełen etat. A będzie w stanie realizować bardzo podobne, jak nie identyczne zadania na podobnym poziomie, a często nawet wyższym, bo agencje też taką mają przewagę nad takim pracownikiem działu marketingu, że mają dużo szerszą perspektywę. Lepiej widzą pewne rzeczy, mają pewne modele, które się już sprawdziły. Często nie będą testowały pewnych rzeczy pierwszy raz u Ciebie, tylko już ten model sprawdziły u kogoś innego i wdrożą to, co się z dużym prawdopodobieństwem sprawdzi w Twojej organizacji. Także to też jest duża efektywność współpracy z agencją, czy nawet z freelancerem, niż w porównaniu z pracownikiem etatowym, który ma wąskie patrzenie tunelowe i taki jakby jeden przykład życia wzięty. To dwie najważniejsze metody, sposoby promowania się w sieci, jeśli nie masz dużych budżetów reklamowych. Możesz to też oczywiście robić samodzielnie, tak? Możesz zdobyć wiedzę, gdzieś się tam reklamować, chociaż na różnego rodzaju szkolenia, kursy i tak dalej. No tylko kwestia tego, czy masz czas, bo jeśli już założyłeś działalność, już masz jakieś koszty, no to zdobywanie wiedzy, i tak ją oczywiście możesz zdobywać, ale budowanie absolutnych fundamentów zajmie ci kolejne kilka miesięcy, może nawet lat. Więc no pytanie, czy jest to na tyle efektywne, bo ty jako właściciel firmy powinieneś zajmować się innymi elementami, a nie pozyskiwaniem klientów. To powinieneś oddelegować osobom, które się na tym znają, to powinieneś patrzeć tak szeroko, horyzontalnie na Twoją organizację, zatrudniać nowych pracowników, wdrażać procesy i wykonywać dobrze swoje usługi, a nie zajmować się taką bieżączką marketingową. To powinna robić osoba, która się na tym zna. Także wybór i decyzja należy do Ciebie. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak możesz pozyskiwać więcej klientów do swojego biznesu, jak możesz generować przynajmniej 50 leadów miesięcznie, to w opisie tego filmu znajdziesz link do bezpłatnego audytu marketingowego Twoich działań, w trakcie którego właśnie przeanalizuję to, co robisz, jak robisz, zarekomenduję jakiś szereg zmian na bazie mojego doświadczenia, na bazie współpracy z różnymi podmiotami. Także serdecznie zapraszam do opisu tego filmu. W opisie znajdziesz również darmowy poradnik marketingowy dla małej i średniej firmy, który pomoże Ci poukładać pewne rzeczy w kwestii marketingu. Zobaczysz tam konkretne przykłady życia wzięte. Także gorąco zapraszam do pobrania. To wszystko na dziś. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, to śmiało w sekcji komentarzy możesz je zadawać. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym materiale. Trzymaj się. Cześć.